Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Syska i chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać w imieniu Stowarzyszenia Ośrodek Myśli Społecznej Fernanda Lassala oraz Fundacji im. Feliksa Eberta na spotkaniu dyskusyjnym zatytułowanym Czy bardziej demokratyczna i solidarna Europa jest możliwa? Jest mi niezmiernie miło, że możemy się spotkać już po raz szósty na debacie lassalowskiej, ponieważ jest to już dłuższa tradycja, która związana jest z patronem naszego ośrodka, czyli Fernandem Lassalem, wrocławianinem, założycielem niemieckiej socjaldemokracji, który 11 kwietnia 1825 roku urodził się właśnie tutaj we Wrocławiu i chcąc uczcić właśnie pamięć o tym najwybitniejszym polityku, jaki przyszedł na świat w naszym mieście, od kilku lat organizujemy razem z Fundacją imienia Friedricha Eberta debaty poświęcone problemom współczesnego świata, w których uczestniczą przedstawiciele progresywnych środowisk intelektualnych bądź politycznych z całej Europy. Gościliśmy wybitne postacie świata politycznego, świata nauki z profesorem, niestety już nieżyjącym profesorem Zygmuntem Baumanem i dlatego bardzo się cieszę, że także w tym roku nasze zaproszenie do Wrocławia przyjęło tak znany komitet grono panelistek i panelistów. Chciałem serdecznie przywitać pana profesora Wolfganga Schroedera z Uniwersytetu w Kassel, byłego eksperta Metal, autora wielu tekstów naukowych, publikacji naukowych poświęconych m.in. stosunkom przemysłowym, byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Rodziny Landu Brandenburgia. Serdecznie witam dr Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, filozofkę, ekspertkę w dziedzinie edukacji, byłą członkinię Zarządu Krajowego Partii Razem i także byłą, czy być może wciąż, obecną współpracowniczką Janisa Varoufakisa, ale także współpracowniczką Ośrodka Myśli Społecznej Fernanda Lassala. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Serdecznie chciałem przywitać profesora Gawina Rej, wykładowcę, socjologa związanego z Akademią Koźmińskiego w Warszawie, a także członka Brytyjskiej Partii Pracy. I chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że podjęła się zadania moderowania naszego dzisiejszego spotkania. Pani redaktor Agacie Szcześniak z OKO.press. Bardzo, bardzo dziękuję i serdecznie witam we Wrocławiu. Szanowni Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie jest poświęcone Europie, ponieważ Europa staje na rozdrożu. Otóż w przeciągu ostatnich lat obserwujemy na mapie wyborczej, Europy znaczący wzrost poparcia dla ugrupowań, które przeciwstawiają się integracji europejskiej, które mobilizują wyborców hasłami nacjonalistycznymi, które używają retoryki antymigranckiej do pozyskiwania nowych wyborców. Z drugiej strony mamy europejskie elity, które straszą wyborców perspektywą dojścia populistów do władzy, a dzisiaj chcemy się zastanowić podczas tej dyskusji, czy jest nadzieja, czy musimy się straszyć, czy strach jest tą jedyną motywacją, jeśli idzie o europejską scenę polityczną, czy też jest jakaś nadzieja, progresywna nadzieja, nadzieja na inną Europę, bardziej inkluzywną, bardziej demokratyczną i bardzo społeczną. I bardzo się cieszę, że na ten temat będziemy dzisiaj dyskutować właśnie w rocznicę urodzin Ferdynanda Lassala. A to spotkanie i cały cykl debat lassalowskich nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie Fundacji imienia Friedricha Eberta, za co bardzo chciałem serdecznie podziękować i poprosić o zabranie głosu i otwarcie naszego spotkania pana doktora Ernsta Hillebranda, dyrektora Fundacji imienia Friedricha Eberta, przedstawicielstwa w Polsce. Bardzo serdecznie zapraszam. Vielen Dank. Sie werden jetzt Ihre Kopfhörer brauchen, denn ich spreche Deutsch. Es tut mir sehr leid, ich spreche wirklich nicht viel Englisch. Ich bin auch noch nicht so lange in Polen. Also ich bemühe mich um diese Sprache, aber es ist nicht so einfach. Also auch im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung ein herzliches Willkommen. Ich freue mich hier zu sein. Es ist das erste Mal, an dem ich das Interesse habe. Eine tolle Stadt, die finde ich total gut. Und ich hoffe auch, dass wir mit dieser Veranstaltung heute diese große Tradition der Lassalle-Konferenz erfolgreich fortsetzen können. Ich bin mir sicher, dass wir eine sehr spannende und interessante Debatte haben werden. Das Thema, Michael hat es ja schon angesprochen, ist offenkundig von einer großen Aktualität, vor allen Dingen
auch im Vorfeld der anstehenden Europawahlen. Also die Frage, wie es mit Europa weitergeht, wie Soziales ausgestaltet werden kann, wie es ökonomisch einigermaßen ausgeglichen gestaltet werden kann, ist, glaube ich, ganz offenkundig eine der großen Herausforderungen für die kommenden Jahre. Ich habe, bevor ich nach Polen gekommen bin, in Italien gearbeitet und dort gesehen, wie sehr auch Probleme, die mit der Mitgliedschaft der Europäischen Union verbunden sind, auch relativ starke alte Industrieländer nicht in der Landschaft ziehen können. Und habe dort gesehen, dass ich eigentlich das Gefühl habe, es gibt mittlerweile zwei Spaltungen in Europa. Es gibt eine kulturelle Problematik, soziokulturelle Problematik, die so ein bisschen Ost-West verläuft. Man hat die an der Frage der Flüchtlingskrise gesehen, man sieht sie an der Frage des staatlichen Souveränität, des Nationalismus. Da scheint mir die Trennlinie in Europa eher zwischen Ost und West im Moment zu verlaufen. Auf der anderen Seite stellen wir natürlich auch fest, dass es zunehmend eine Nord-Süd-Spaltung in ökonomischen Entwicklungen gibt. Nordeuropa, Mittelosteuropa, diese Gegend, die entwickelt sich sehr gut wirtschaftlich gesehen, während Südeuropa immer größere Probleme hat. Also der Handel, den Deutschland zum Beispiel mit den Staaten, mit den Visegrad-Staaten hat, ist mittlerweile doppelt so hoch wie der Handel, den Deutschland mit Italien und Frankreich zusammen hat. Also diese Region hier ist dynamisch, hat eine positive ökonomische Entwicklung und deswegen hat zunehmend Probleme, sich in dieser Europäischen Union auf dem Niveau zu halten, dass sie gewohnt sind, die Menschen dort. Also insofern, ich glaube, die Lage wird immer komplexer. Die Instrumente, die wir haben, sind nicht definiert. Der Versuch, ein soziales Europa zu definieren, gleicht, um den englischen Ausdruck zu nehmen, den Versuch, ein Pudding an die Wand zu nageln. Jeder stellt sich darunter ein bisschen was anderes vor. Wir wissen von der Friedrich-Ebert-Stiftung aus Meinungsumfragen, die wir gemacht haben, dass in Deutschland, in Nordeuropa, Skandinavien, den Niederlanden, in Belgien, die Vorstellung, Sozialsicherungssysteme zu europäisieren, große Ängste hervorruft. Weil die Menschen darunter eigentlich sich vorstellen, dass es nach unten geht, dass ein Downgrading passieren wird, dass man demokratische Kontrolle über diese Systeme verliert. In vielen Teilen der neuen Beitrittsländer ist mit dem sozialen Europa eine positive Erwartung von, die Hoffnung auf höhere Standards, höhere Normen. Da irgendwie einen Mittelweg zu finden, wird sicherlich nicht leicht sein. Aber dafür sind wir da, dafür diskutieren wir und irgendwann müssen wir dieses Problem gelöst kriegen. Ich freue mich auf die Debatte, vielen Dank und ja, nochmal herzlichen Dank. Oddaję głos moderatorce. Jednocześnie uwaga organizacyjna. Wszystkie publikacje, które są wyłożone przy wejściu do sali, są do Państwa dyspozycji. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło być tutaj. Bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj we Wrocławiu. I przyznam, że od razu jest jakoś tak inaczej, bo rozmawiamy o problemach Europy, a nie Polski. Bo mam wrażenie, że kiedy jestem w Warszawie, to nieustannie rozmawiamy ciągle, tak naprawdę, wyłącznie o Polsce. Teoretycznie mamy wybory do Parlamentu Europejskiego przed sobą. Mówi się mnóstwo o tym, w jak różnych kryzysach Europa jest. No ale nie za bardzo nas to obchodzi, bo różne problemy polskie, programy polskie, społeczne, ekonomiczne jakoś nas dużo bardziej zajmują niż to, co wykracza poza nasze granice. Więc bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w dyskusji, która mam nadzieję przedstawi trochę szerszą perspektywę. I ponieważ mamy dyskutować o tym, czy jest możliwa trzecia droga, ale zupełnie inaczej rozumiane niż to było kiedyś, kiedy mówiliśmy o trzeciej drodze i czy jest możliwa Europa bardziej demokratyczna i socjalna, to najpierw chciałam zapytać w ogóle, czym miałaby być ta bardziej demokratyczna Europa i dlaczego bardziej demokratyczna Europa miałaby być rozwiązaniem, miałaby być naszą nadzieją i dlaczego w sytuacji, kiedy właśnie rosną w siłę najróżniejsze ruchy, które uznajemy często za niebezpieczne, dlaczego
demokracja. Dlaczego więcej demokratycznej Europy miałoby być na to odpowiedzią? I czemu nie byłoby to groźne, że tak jak widzimy w Polsce, mamy demokrację i co, okazuje się, że ci, których niekoniecznie widzielibyśmy u władzy, których niekoniecznie chcielibyśmy, żeby realizowali swoje programy, je realizują. No więc jak to jest z tą demokratyczną Europą? Co ona znaczy i dlaczego jest taką wspaniałą ideą? I zaczęłabym właśnie od pana profesora Wolfganga Schrödera. Ja, auch von meiner Seite möchte ich ganz herzlich Dankeschön sagen für die Einladung. Ich bin schon öfter in Breslau gewesen, das ist wirklich eine tolle Stadt und insofern auch gerne hier zu dieser Debatte. Ausgangspunkt ist die Frage, warum muss Europa demokratisch sein? Das ist eine zentrale Frage, weil diese Frage nicht so einfach zu beantworten ist. Weil Europa ist ja kein Staat, ist kein Volk, hat keine Öffentlichkeit, so wie wir das auf nationaler Ebene kennen. Der Ort der Demokratie hat etwas mit Nähe zu tun, hat etwas mit Überschaubarkeit zu tun. Und gemeinhin sprechen wir von Demokratie vor allen Dingen im Zusammenhang mit Nationalstaaten, weil dort die Bedingungen für Demokratie bestehen. Wir haben dort Öffentlichkeit, wir haben dort ein Volk, wir haben in der Regel eine Sprache, die verständlich ist und wir haben Parteien, die in der Lage sind, für diese Öffentlichkeit Interessen und Legitimation zu organisieren. Wenn wir jetzt auf die Europawahlen schauen, da haben wir 200 Parteien, die dort in ihren Ländern für das Europäische Parlament werben. Und diese Parteien werben aber eigentlich nicht für Europa, sondern die werben für sich, die werben für ihre Themen im nationalen Kontext. Also insofern könnte man auch sagen, die Europawahlen sind Wahlen auf nationaler Ebene und die Kräfteverhältnisse auf nationaler Ebene werden dann übertragen auf Europa, ohne dass es eine echte europäische Debatte gibt. Und dann haben wir die Zusammenkunft im Europäischen Parlament, die ja am Ende weniger auf der Grundlage der Parteien stattfindet, sondern auf der Grundlage von Fraktionen. Und diese Fraktionen werden aber eigentlich gar nicht gewählt. Also das ist alles ein recht schwieriger Zusammenhang. Deshalb würde ich sagen, erstens, die Legitimation der Demokratie in Europa läuft über die Nationalstaaten und diese Legitimation über Nationalstaaten repräsentiert sich am stärksten letztendlich über den Europäischen Rat, weil dort sind Legitimierte durch die jeweiligen Wahlen in diese Position gekommene Vertreter, die dann ihre Positionen mit den entsprechenden Mehrheitsverhältnissen der jeweiligen Nationen im Rücken dort vertreten. Und das ist ja die spannende Debatte, die wir seit vielen Jahren haben. Soll man das Europäische Parlament aufwerten, weil das die eigentliche Demokratie ist? Und wenn man das Europäische Parlament aufwertet, dann muss man ja die Frage stellen, wer wird dann abgewertet? Und die Abwertung würde ja vermutlich in Richtung des Rates gehen und damit in Richtung der Instanz, die am ehesten legitimiert ist, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Also viel von dem, was man unter Demokratisierung Europas versteht, könnte man auch als Delegitimierung und als Schwächung von Europa verstehen. Also die Stärkung des Europäischen Parlaments, das wäre jetzt ein Punkt erstmal für unsere Debatte, könnte auch eine Schwächung Europas, könnte eine Schwächung der Demokratie sein, weil dies ginge zulasten des Europäischen Rates und das ist die eigentliche Instanz, die legitimiert ist, zu sprechen, die legitimiert ist, Kompromisse zu machen. Und gleichzeitig weiß ich natürlich, im Europäischen Rat, da geben die Länder den Ton an, die stark sind, die mächtig sind, aber das ist ein Prozess, den man, glaube ich, nicht so schnell umbauen kann. Das zweite Moment, über das immer stark gesprochen wird, ist dann die europäische Zivilgesellschaft, über direktdemokratische Möglichkeiten. Aber da haben wir ja auch in den letzten Jahren einige schlechte Erfahrungen gesammelt. Das heißt also, die
Instrumente der Direktdemokratie waren in den letzten Jahren Instrumente, die dem Rechtspopulismus zur Macht, zu Ansehen, zu Einfluss verholfen haben. Insofern würde ich mir über dieses Instrument der direkten Beteiligung der Bürger nicht versprechen, dass wir zu mehr Demokratie kommen. Und dann sind wir ja auch bei einem entscheidenden Punkt. Demokratie ist ja nicht einfach nur der Legitimationsmechanismus für Mehrheiten, sondern Demokratie ist ja immer auch ein Stück weit das, was Minderheiten berücksichtigt. Und wenn man aber den Volkeszorn über Direktabstimmungen organisiert, meine ich, wird man Demokratie als auch Minderheitenrechte berücksichtigend nicht unbedingt stärken. Also unter dem Strich, das europäische Format ist nicht so, wie wir klassischerweise den Raum der Demokratie kennen. Und weil das Format der Europäischen Union nicht so aufgestellt ist, können wir auch nicht einfach die Mechanismen, die Instrumente und die Legitimationsmuster, die auf der nationalen Ebene existieren, auf Europa übertragen, sondern wir brauchen hier noch einige weitere Entwicklungen. Und das setzt daran an, wir brauchen natürlich dann, wenn man die gleichen Mechanismen wie auf nationaler Ebene anwenden will, auch auf der europäischen Ebene dann entsprechende Strukturen. Das heißt, es brauchte mehr Staatlichkeit, es brauchte mehr eine einheitliche Identifikation und es brauchte Öffentlichkeit. Und erstens sind wir weit davon entfernt und zweitens ist es auch fragwürdig, ob das so sinnvoll ist, in diese Richtung zu gehen. Soweit mal ein erstes Statement. No dobrze, dziękuję bardzo. A jeszcze technicznie rozmawiamy przez mniej więcej 40 minut my tutaj, czyli do 19, a potem oddajemy Państwu głos. To poproszę teraz doktora Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, która działa w ruchu DiEM25, powołanym, założonym przez Janisa Varoufakisa, choć czasem mówi się, że jest to ruch Janisa Varoufakisa, ale w związku z tym, jak właśnie ma być on demokratyczny, nie wiem, czy można w ten sposób powiedzieć. I wy jesteście tą siłą, która bardzo głośno i bardzo wyraźnie mówi o konieczności demokratyzacji Europy. Jak wy to sobie wyobrażacie? Wy i ty. Dziękuję bardzo za to pytanie i przede wszystkim dziękuję serdecznie za zaproszenie. Również bardzo cieszę się, że mogę tutaj być i uczestniczyć w tej dyskusji. Też zgadzam się z tą opinią, że taka dyskusja o Europie, o tym, jak ma wyglądać jej przyszłości, dobrze, żeby toczyła się w czasie kampanii wyborczej do Europarlamentu, nawet jeżeli nie toczy się na łamach, czy nie toczy się w środowiskach kandydackich, komitetowych, chociaż oczywiście byłoby świetnie, gdyby też tam się pojawiła. Tym bardziej dziękuję serdecznie za organizację tego wydarzenia. Rzeczywiście ruch DiEM25, ale nie tylko, bo są podobne ruchy także międzynarodowe, działające w skali całego kontynentu, zwraca szczególną uwagę na potrzebę demokratyzacji Europy, ale to nie jest, w mojej opinii, to nie jest demokratyzacja dla demokratyzacji. To znaczy w ogóle, kiedy stawiamy sobie pytanie o to, czy Europa powinna być bardziej demokratyczna, czy procedury, procesy i ta sfera publiczna powinna ulec jakiejś demokratyzacji, to wydaje mi się, że to pytanie stawiamy, a przynajmniej ja je stawiam, czy odpowiadam na nie twierdząco, nie dlatego, nie tylko dlatego, że uważam, że demokracja sama w sobie jest wartością i w ogóle warto jest demokratyzować społeczności i społeczeństwa, tylko też dlatego, że z mojej perspektywy Europa, czy Zjednoczona Europa, tak, projekt Unii Europejskiej, projekt Europy Zjednoczonej bez demokratyzacji po prostu się nie domknie, nie dopełni, nie przetrwa. Unia taka, jaką znamy, miała być projektem no właśnie zjednoczeniowym, zatrzymała się gdzieś na etapie takiej wspólnej, nie wiem, wspólnego przepływu ludzi, kapitału. Gdzieś trochę udało się, bardzo dużo udało się osiągnąć, ale jednocześnie dalej to się nie posunie, jeśli pewne procedury czy pewne procesy demokratyzacji nie nastąpią. Więc w tym sensie bym powiedziała, że demokratyzacja jest warunkiem utrzymania zjednoczenia europejskiego.
Jednocześnie zgadzam się, że nie sama demokracja czy demokratyzacja Europy nie gwarantuje jeszcze, że będzie to Europa socjalna, solidarna, bo to są tylko procedury, tak? To znaczy to i wręcz obawiałabym się, że jeśli nic nie zrobimy, tak? Znaczy jeżeli tylko wprowadzilibyśmy pewne procesy demokratyzacji, to nie będzie Europa solidarna, socjalna, to będzie Europa powrotu do państw narodowych, czy wręcz jakiegoś takiego paneuropejskiego, prawicowego populizmu, nacjonalizmu rozumianego nie tylko z perspektywy państw narodowych, ale też pewnego nacjonalizmu europejskiego, co jakby w perspektywie globalnej i w perspektywie przyszłych kilkudziesięciu lat może być po prostu potężnym zagrożeniem. Dlatego są oczywiście kroki, które należałoby podjąć i ja osobiście uważam, że dowartościowanie Parlamentu Europejskiego jako tego organu, który ma mandat pochodzący bezpośrednio od wyborców, a nie zapośredniczony przez delegacje państwowe, jest takim niezbędnym krokiem. To oczywiście nie jest krok jedyny. Myślę, że ogromnym wyzwaniem jest brak europejskiej sfery publicznej, czy europejskiej debaty publicznej, europejskich mediów, tak? To znaczy takiego, i to konsekwencją tego braku jest na przykład to, że debaty przedwyborcze, przed wyborami do Europarlamentu zwykle jednak koncentrują się na sprawach narodowych, ale wydaje mi się, że kolejnym krokiem po demokratyzacji no jest jednak prawdziwa polityczna walka o to, jaką wizję w tej Europie, zjednoczonej naprawdę Europie, mamy realizować. I żeby to zrobić, trzeba proponować, i to się już dzieje z różnych stron, nie tylko w Polsce, trzeba proponować odważne programy czy pomysły na konkretne polityki europejskie, no, które mogłyby jakoś spajać Europę jako całość. Tutaj we wstępnym wystąpieniu usłyszeliśmy, że Europa jest podzielona jakby w takich dwóch wymiarach, tym kulturowym na wschód i zachód i tym ekonomicznym na północ i południe. Moim zdaniem można również to odwrócić, to znaczy Europa jest podzielona ekonomicznie także na wschód i zachód, to znaczy Europa centralna i wschodnia jest oprócz południa kolejną peryferią Unii Europejskiej w sensie ekonomicznym, tak? To znaczy to stąd, z tego naszego regionu jest największa migracja wewnątrz Unii Europejskiej do krajów północy i zachodu. I w drugą stronę ten spór to pęknięcie kulturowe związane z nacjonalizmem, z rasizmem, ono także nie przynależy, to znaczy ta strona nacjonalistyczna nie przynależy absolutnie do Europy Centralnej i Wschodniej. To znaczy wystarczy wymienić Austrię, Włochy, Salviniego, tak żeby to, nie tylko Orban i Kaczyński, tak? Znaczy ten problem z nacjonalizmem, z rasizmem nie jest typowo wschodnioeuropejski. I teraz, żeby te problemy rozwiązać, trzeba zaproponować odważne, socjalne programy i projekty, które no, mogłyby właśnie uzupełnić wspólnotę gospodarczą, swobodny przepływ ludzi, a także poczucie, że żyjemy w takim europejskim państwie opiekuńczym, które dba o swoich obywateli jako Europejczyków i to będzie pewnego rodzaju zwycięstwo, to znaczy to się da zrobić za pomocą demokratycznych procedur i jeśli te demokratyczne procedury i oferta demokratyczna zostanie uzupełniona o sensowną socjaldemokratyczną czy socjalną ofertę polityczną. I to robi, to jest też powód, dla którego ruch Janisa Varoufakisa DiEM25 zdecydował się oprócz bycia ruchem paneuropejskim na start w wyborach europejskich w różnych krajach. Ale to też widać, znaczy takie elementy myślenia w tym sensie europejskiego widać u różnych partii politycznych. Ja nie będę ich teraz wymieniać wszystkich z Polski i z zagranicy, ale są takie, pojawiają się w debacie publicznej również polskiej takie postulaty wprowadzania pewnych paneuropejskich programów, standardów, czy to pracy, czy ochrony zdrowia. I to jest dobry znak, to znaczy ja bym chciała widzieć tego więcej, bo samą dyskusją nad tym, czy Europa powinna być bardziej demokratyczna, nie wygramy z prawicowym populizmem, bo on ma konkretną wizję tej Europy, a nie tylko wizję proceduralną. To o te konkretne polityki jeszcze, o nich będziemy rozmawiać, ale jeszcze dopytałabym Cię takim prostym, dziennikarskim pytaniem, a co z Komisją Europejską? Bo mieliśmy tutaj ostatnią wizytę w Polsce Fransa Timmermansa, który jest jednym z kandydatów, z tych szpic kandydatów na przyszłego przewodniczącego
Komisji Europejskiej, którą ona najprawdopodobniej nie zostanie, ale pojawiają się też głosy, że w ogóle ta cała procedura powinna wyglądać inaczej. Jak wy to widzicie? No tak, znaczy ta procedura zdecydowanie jest po pierwsze skomplikowana, po drugie bardzo zapośredniczona i znowu tutaj w tym sensie pewna demokratyzacja byłaby potrzebna, ale oczywiście no w tej chwili zasady gry obowiązują takie, jakie obowiązują, dlatego też Janis Varoufakis zdecyduje się na kandydowanie na tą pozycję. Przy czym ja myślę, że to, co jest kluczowe, żeby sobie uświadomić, to to, że znowu w odbiorze społecznym ta pozycja nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Znaczy myślę, że gdybyśmy się przeszły po ulicach Wrocławia i zapytały, kto jest kandydatem na szefa Komisji Europejskiej, co ten szef Komisji Europejskiej może robić, to zupełnie już nikogo... Jeżeli by studenci europejscy. Być może, bo to nie ma... Jednym z problemów polityki europejskiej jest to, że przeciętny obywatel Europejczyk nie odczuwa, to znaczy mimo, że o jego życiu decydują polityki europejskie, no to nie czuje tego związku. I to, tak jak mówię, można ten problem rozwiązywać po pierwsze demokratyzując te procedury, po drugie tworząc, nie wiem, no teraz mamy kryzys w polskiej edukacji i bardzo często, kiedy próbuje się organizować debatę na temat systemów edukacji czy edukacji w Europie, to ta debata kończy się po jakichś 3 minutach, kiedy wszyscy uczestnicy mówią, nie rozmawiajmy o tym, ponieważ system edukacji to jest kompetencja państw narodowych, każdy ma swój system, bo to jest też kwestia kulturowa, historyczna, no nie sposób jest myśleć o tym, żeby poza Erasmusem, tak, mieć jakieś programy edukacyjne czy wspólną europejską politykę edukacyjną. Wydaje mi się, że to jest też ten problem. Znaczy, oprócz braku europejskich mediów, oprócz braku europejskiej sfery publicznej, braki odważnych pomysłów, jak ujednolicać, nawet nie że systemy, tak, tylko w jaki sposób wprowadzać jakieś wspólne elementy do polityki edukacyjnej, no to jest powód, dla którego ciężko jest myśleć o europejskim społeczeństwie obywatelskim. To znaczy bez europejskiego wychowania, bez takiego budowania związku z instytucjami europejskimi i z europejską społecznością czy społeczeństwem, no bardzo ciężko jest liczyć na to, że Europejczyk czy Europejka będzie zainteresowany tym, kto szefuje Komisji Europejskiej. Panie profesorze, to jak to jest z tym europejskim społeczeństwem obywatelskim i z tą demokracją na poziomie społeczeństwa? Ale też chciałam zapytać o tą europejską sferę publiczną, bo czasem wydaje mi się, że ona jest i pojawiła się paradoksalnie przy okazji migracji i kryzysu migracyjnego. Przecież wiadomości na ten temat, czy fake newsy na ten temat, były podzielane we wszystkich krajach europejskich. Powstało coś w rodzaju takiego no, podzielanego common sense, niestety, którego myślę, że my tu nie podzielamy, ale jakiegoś rozumienia sytuacji związanej z kryzysem uchodźczym, bardzo wspólnego dla wielu społeczeństw Europy. No i dziękuję bardzo za zaproszenie i okazję tutaj rozmawiać o tym ważnym temacie. Jeśli chodzi o migrację, to są różne strony. Na przykład może mógłbym zacząć od mojego kraju, Wielkiej Brytanii, gdzie były demokratyczne referendum. To były referendum, gdzie najwięcej osób brało udział w historii Wielkiej Brytanii. I oni głosowali przeciw członkostwu za Brexitem. I najgłównym tematem w tym referendum były migracje. I to były przeciw migracji wewnętrznej Unii Europejskiej. I to było bardzo łatwo dla tych prawicowych, populistycznych polityków, aby mówić, że same problemy w naszym kraju jest dlatego, że nasze granice są otwarte. I to nie był jedynym powodem, że Brytyjczycy głosowali przeciw Unii Europejskiej, ale to było najbardziej emocjonalne i miały najwięcej wpływ na ludzi. I to było to, że jeśli możemy organizować nasz system imigracyjny, to znaczy to hasło referendum było take back control. To my, że my chcemy kontrolować nasze granice.
i wtedy nasze problemy będzie lepsze. I to było oczywiście podobnie przez ten kryzys, tak zwany kryzys uchodźców, kiedy w Polsce, Węgrach i różnych krajach oni mówili, że my chcemy kontrolować, inaczej nie wewnętrzne migracje, ale zewnętrzne migracje. My chcemy kontrolować, kto może przyjść do naszego kraju. My chcemy mieć ten prawo decydować. No oczywiście jestem przeciw temu, ja studiuję. Wiesz, to jest sytuacja, gdzie prawicowe partie populistyczne korzystają hasło antyimigracyjne, aby zbudować swoje poparcie. Ale pamiętam też, że w Unii Europejskiej jest bardzo mocna polityka antyuchodźców. W tym roku, w zeszłym roku, 2018, ponad 2200 uchodźców zginęło w Morzu Śródziemnym. Ponad 2000. I nie mówimy o tym. I gdzie jest demokracja tam? Gdzie jest ten spójna polityka migracyjna, kiedy my możemy akceptować i faktycznie akceptujemy to, że tysiące ludzi można zginąć w morze, kiedy oni uciekają od wojny, często od wojny, w których my brali udział. I to nie jest demokratyczne. I ja myślę, że może tę migrację to pokaże, jak trudno jest budować demokrację, sytuację, kiedy są takie głębokie podziały. No w Unii Europejskiej to był ten masowy przepływ imigrantów do Wielkiej Brytanii, dlatego, że jest ten podział ekonomiczny i nierówności ekonomiczne. I wtedy Unii Europejskiej, brytyjski rząd kłamili do ludzi w Wielkiej Brytanii. Tony Blair mówił, że będzie 15 tysięcy Polaków przyjdzie do Wielkiej Brytanii po przystąpieniu po Polsku do Unii Europejskiej. Kompletne kłamstwo. To było około 1,5 miliona Polaków pojechało do Wielkiej Brytanii. No dobrze, jestem za tym, co otwarte granice, ale jeśli wiemy, wszyscy wiedzieli, że będzie taki masowy przepływ ludzi, musi przygotować społeczeństwo. Musi być otwarte do ludzi. Jeśli będzie tysiące nowych mieszkańców w regionie, wtedy trzeba budować nowe szpitale i nowe szkoły i tak dalej, bo to jest spójna polityka społeczna i to jest wtedy, ale w Unii Europejskiej nie mamy to. Można otworzyć granice i że ludzi przyjdzie, ale nie ma jakiejś spójnej polityki, że ci ludzie pójdą, że będzie więcej inwestycji i tak dalej. Jeśli chodzi, taki wracając, przepraszam, do uchodźców, ja myślę, że to jest symbolem tym problemu, że mamy w Unii Europejskiej teraz. Czy to jest ten prawicowy, nacjonalistyczny partii, można korzystać to budować swoją popularność. Ale z drugiej strony Unia Europejska robi tak samo. Ale robi tak samo na inne granice, nie na granice polskie, ale na granice Unii Europejskiej. Wiem, że nie mówiłem dużo o demokracji, bo nie wiem dokładnie, jak demokracja to pomaga, ale ja chciałbym tylko takie podkreślić, że to jest ten problem nierówności. I demokracje, które te nierówności, to znaczy, że jest bardzo trudno budować spójne społeczeństwo. I te demokracje, które są, jak Pan mówił, o tej mniejszości. Bo demokracja nie jest tylko dla większości, ale dla mniejszości. I sytuacje, kiedy to jest, jeśli to jest Polak w Wielkiej Brytanii, ale to jest uchodźca w Niemczech czy cokolwiek, to demokracja Unii Europejskiej musi działać w interesach mniejszości też. To kontynuując, to wróciłabym, Agnieszko, do Ciebie. Bo Ty mówiłaś o tym, że tą odpowiedzią mają być polityki społeczne, że dzięki temu powstaje taki silny związek między społeczeństwem a Unią Europejską, czy jest szansą różne polityki socjalne. To jakie one by były? Gdzie w takim razie widzisz tą społeczną nadzieję dla Europy? Oraz jeszcze jedno pytanie, bo
tu jednak odwołam się do polskiego przykładu. No u nas, jak widzimy wszyscy, te polityki społeczne w jakimś stopniu wprowadza partia, która akurat nie za wiele ma wspólnego z demokratycznością. Czy więc mówiąc tak dużo o politykach socjalnych, społecznych, nie gracie, czy lewica europejska nie gra tak naprawdę, nie podbija bębenka tej strony, której nie chciałaby podbijać, różnych radykalnych, nacjonalistycznych ruchów? To ja w ogóle myślę, że jeżeli patrzymy w kontekście nie tylko polskim, tylko ogólnoeuropejskim, to ten podział na lewicę i prawicę jest problematyczny. To znaczy ja oczywiście czuję się przedstawicielką lewicy, ale też współpracując z różnymi podmiotami europejskimi, które tak się identyfikują, mają socjaldemokratyczne programy, no zauważam, że tak zwana stara europejska lewica, czy po prostu europejska lewica, wcale niekoniecznie jest taka prounijna, tak? To znaczy, i to jest kolejny problem, no, Brexit też jest tego przykładem, tak? To znaczy całkiem sporo przedstawicieli klasy politycznej lewicowej była zwolennikami, a przynajmniej nie była jednoznacznie, może tak, do tej pory nawet nie określiła się jednoznacznie za pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, ale to nie jest przykład tylko brytyjski, to znaczy takiej lewicy rozczarowanej tym, że Unia Europejska okazała się jednak w znacznym stopniu projektem neoliberalnym, że polityka europejska no nie spełniła takiej właśnie obietnicy solidarnościowej, jakoś z sympatią patrzy, czy z takim sentymentem patrzy na ten projekt po prostu państw narodowych, czy ewentualnie narodowego państwa dobrobytu i odwracać od projektu zjednoczeniowego. Więc tak jak w Polsce jest pewien problem z polityką socjalną, którą ciężko jest przypisać jednoznacznie, znaczy no, trzeba uczciwie mówić, tak, że pewne elementy polityki socjalnej realizuje także prawica, tak w przypadku skali europejskiej ta proeuropejskość nie jest przypisana na stałe do lewicy. Czasami to jest dużo bardziej problematyczne. Jeśli chodzi o te konkretne polityki, które moim zdaniem muszą się pojawić, żeby ta zjednoczona Europa była właśnie nie kolejną odsłoną jakiegoś neoliberalnego, zjednoczonego projektu, tylko naprawdę Europą solidarną, z którą ludzie będą czuli się związani i jakby przed nią zaopiekowani, no to są tutaj znowu związane to jest pośrednio z migracjami, raczej z tymi migracjami wewnątrz Unii Europejskiej. To nie jest tak, że 1,5 miliona Polaków wyjechało do Wielkiej Brytanii, bo marzyło o tym, żeby mieszkać w Wielkiej Brytanii, tak? To znaczy, to są w znacznym stopniu powody po prostu socjoekonomiczne, związane z zarobkami. Nadal, mimo że sytuacja się gospodarcza zmieniła, nadal te migracje z tego regionu Europy są w znacznym stopniu motywowane no nie wolą, nie po prostu tym, że nie wolnością przemieszczania się na terenie Unii Europejskiej, tylko pewną koniecznością ekonomiczną. I teraz jeżeli pożywką dla nacjonalistów we Francji na przykład jest to, że przyjeżdżają Polacy i obniżają standardy pracy, pracują za niższe wynagrodzenia, to w interesie tak, a ci Polacy wyjeżdżają tam dlatego, że w Polsce nie mogą liczyć na godną pensję, to w interesie zarówno polskiego społeczeństwa, jak i francuskiego jest to, żeby w Polsce były godne wynagrodzenia. Żeby to zrobić, no należy wprowadzić pewien jakiś uniwersalny standard pracy, czy europejski kodeks pracy, czy europejską pensję minimalną. Tych pomysłów jest bardzo wiele, od propozycji dochodu gwarantowanego, czy dywidendy obywatelskiej, przez właśnie standardy wynagradzania i zatrudnienia. Więc to jest jeden taki przykład. Drugim obszarem jest obszar ochrony zdrowia, tak, czy opieki zdrowotnej. Znowu, to może nie jest szczególna motywacja do migracji, chociaż również ja akurat mieszkam na pograniczu polsko-czeskim i znam pracowników, głównie z sektora budowlanego, którzy decydują się na zatrudnienie po czeskiej stronie kilka kilometrów dalej, dlatego że mogą liczyć tam na lepsze zabezpieczenia socjalne i to, że na przykład opiekę zdrowotną związaną z byciem tam zatrudnionymi. Więc pewien taki jakieś europejskie standardy, czy to ochrony zdrowotnej, czy pracy, to myślę, że byłyby takimi zalążkami budowania
europejskiego państwa w takim sensie, nie w sensie nawet tożsamościowym, bo to nie o to chodzi, żeby jakoś tak się wyzbyć tego, takiej różnorodności kulturowej, ale w sensie właśnie takiego równego społeczeństwa, ponieważ nierówności generują problemy. Generują problemy dla Polski, która boryka się z tym, że brakuje pracowników, dla Francji, która boryka się z tym, co nazywa dumpingiem socjalnym. No i to jest takie nasuwające się rozwiązanie. Jeżeli chodzi jeszcze tylko jedno słowo o problem, czy o radzenie sobie z kryzysem, z tym kryzysem humanitarnym związanym z uchodźcami, to ja myślę sobie, że znowu tutaj brak pewnej skoordynowanej polityki, czy skutecznie skoordynowanej, jest pożywką dla nacjonalistów. Nie sam fakt, że pojawiają się, że po prostu jest napływ uchodźców. Bo mamy w tej chwili taką sytuację, w której po kolei, tak, najpierw żywią się problemem humanitarnym związanym z kryzysem uchodźczym, żywią się nacjonaliści w Grecji, potem żywią się nacjonaliści we Włoszech, przy okazji żywią się nacjonaliści, którzy żadnego uchodźcy nigdy nie widzieli, bo są nacjonalistami z Polski, ale i to jest pewna lawina, tak? To znaczy brak od razu pewnej skoordynowanej polityki, do której mogłyby się jakoś solidarnie włączyć wszystkie kraje europejskie, no jest przez to, że jest rozciągnięte w czasie i przestrzeni, to jest jeszcze większa pożywka dla tych rosnących populizmów i nacjonalizmów. Okej, dziękuję. Panie profesorze, a pan jak widzi tą europejską nadzieję społeczną, Europę jutra, bezpieczną dla nas wszystkich i demokratyczną zaraz? Tak, to pana profesora Schroedera. Ja, die Frage des sozialen Europas ist ja die Frage, ob es gelingen kann, den Kapitalismus, die Kräfte der Marktwirtschaft zu regulieren. Und die Europäische Union ist als Wirtschaftsunion gestartet auf der Grundlage der sogenannten negativen Freiheiten, der negativen Integration. Und die Politik und die Menschen, die über Europa nachgedacht haben, haben sehr bald festgestellt, wenn man diesen Prozess der Vermarktlichung, der Expansion des Kapitalismus über Europa befördert, braucht man aber auch ein Gegengewicht. Und das Gegengewicht ist nicht einfach die Sozialpolitik, sondern ist eine spezielle Form der Regulierung. Und da muss man jetzt, glaube ich, genauer auf die Aufgabe und die Kraft der einzelnen Institutionen schauen. Der Prozess der negativen Integration ist maßgeblich vorangetrieben worden durch den Europäischen Gerichtshof. Und in dem Maße, in dem der Europäische Gerichtshof die vier Freiheiten gewissermaßen in Verfassungsrang gebracht hat, also er hat die Freiheiten der Waren, der Dienstleistungen, der Personen, des Geldes in Verfassungsrang gebracht, ohne dass es dafür demokratische Debatten gegeben hat, ohne dass es dafür Öffentlichkeit gegeben hat, ohne dass es dafür die Auseinandersetzung gegeben hat, die wir aus den nationalen Debatten gemeinhin kennen, ist gewissermaßen hinter dem Rücken der Europäer ein Superkapitalismus entstanden. Und dieser Superkapitalismus mit seinen negativen Auswirkungen ist die große Herausforderung für Demokratie, für soziale Gerechtigkeit und für soziale Gleichheit. Weil in dem Maße, in dem dieser Prozess über das Europäische Gericht verlaufen ist und nicht über die Nationalstaaten und nicht über das Europäische Parlament, ist gewissermaßen eine Institution, die gar nicht im Scheinwerferlicht der öffentlichen Debatten steht. Also hier haben wir einige Beiträge gehört. Es ist niemals der Begriff des Europäischen Gerichtshofes gefallen. Aber der Europäische Gerichtshof ist die entscheidende, treibende Gewalt, die die verfassungsmäßigen Rahmenbedingungen für das Übergewicht der negativen Integration geschaffen hat. Das heißt also, wenn man das so identifizieren kann, dann muss man natürlich in den Nationalstaaten beginnen, darüber sprechen, wie kann der Europäische Gerichtshof diesen Prozess auch wieder rückgängig machen. Ist es denkbar, dass es auch soziale Rechte gibt, die genauso eingeklagt werden können wie die wirtschaftlichen Rechte?
Also die Bürger in den entwickelten europäischen Staaten erleben die Rechtsetzung des Europäischen Gerichtshofes als Momente des Turbokapitalismus. Also Beispiel, dann gibt es das Laval-Urteil, dann gibt es das Rüffert-Urteil und da wird dann festgelegt, dass der Staat nicht bestimmte Mindestnormen festlegen darf, weil diese Mindestnormen den wirtschaftlichen Freiheiten widersprechen. Das heißt, der Europäische Gerichtshof, der trägt dafür Sorge, dass es keine Behinderung der wirtschaftlichen Aktivitäten gibt. Er trägt aber nur unzureichend dafür Sorge, dass es genauso soziale Rechte, soziale Vetomöglichkeiten gibt. Und da ist ein Ungleichgewicht. Und das Ganze ist dann nochmal auf einer anderen Ebene, über die ja auch schon etwas gesprochen worden ist, die europäische Währung. Die europäische Währung baut auf ganz unterschiedlich leistungsfähigen Volkswirtschaften auf. Und damit ist eine sehr ungünstige Situation geschaffen. Man hat eine einheitliche Währung, hat aber ganz unterschiedliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeiten. Und das heißt, die Betroffenheit ist sehr unterschiedlich. Für Deutschland ist die einheitliche Währung in den letzten Jahren super verlaufen. Für Italien war das gar nicht so gut. Also wenn man die italienische Entwicklung der letzten 20 Jahre sich anschaut, dann stellt man fest, die Italiener haben jetzt eine wirtschaftliche Leistung, die ungefähr dem des Jahres 2006 entspricht. Und das hat natürlich auch etwas mit der europäischen Währung zu tun, weil durch die Währung sind sie gefesselt und können keine Abwertung machen, können keine eigene Gestaltung machen. Und das führt wiederum bei den Bürgern zu dem Gefühl, sie sind Europa ausgeliefert und haben gar keine eigenen Handlungsspielräume. Damit habe ich jetzt nichts darüber gesagt, ob es eine Alternative gegenwärtig dazu gibt. Aber der Befund ist erstmal, dass es für die Volkswirtschaften, dass es für die Bürger, für die Demokratie eine Einschränkung ihrer eigenständigen Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Und wenn Gleiches nicht mit Gleichem gemessen werden kann, also wenn die Länder so unterschiedlich sind, dann hat das natürlich ein großes Problem. Aber mein entscheidender Punkt ist, soziales Europa ist insofern sehr wichtig, weil es die Möglichkeit gibt, soziale Mindestnormen festzulegen. Und das scheint mir die Aufgabe zu sein, die für eine progressive Agenda notwendig ist. Man kann nicht den nationalen Sozialstaat auf die europäische Ebene verlagern, aber man kann dafür Sorge tragen, dass auf der europäischen Ebene eine harte Koordinierung über Mindestnormen stattfindet. Und das Wichtigste wäre zum Beispiel ein Mindestlohn, der in allen Ländern in etwa gleich ist. Und das heißt, gleich heißt jetzt nicht, dass in allen Ländern 12 Euro pro Stunde gezahlt werden, sondern dass in allen Ländern, so wie es der Beschluss des Europäischen Parlaments ist, ein Mindestlohn existiert, der 60% des Durchschnittslohnes in den jeweiligen Ländern darstellt. Und damit würde kein Land überfordert, aber es wäre klar, Europa ist auch ein sozialer Raum, in dem Mindestnormen existieren und diese Mindestnormen sind auch einklagbar. Das ist ganz entscheidend. Es ist nicht nur eine Empfehlung, es ist nicht nur eine Richtlinie, sondern es ist ein harter Rechtsanspruch, den die Bürger durch die Europäische Union vermittelt bekommen. Und zweitens könnte, also es ist übrigens auch Gegenstand des Koalitionsvertrages in der Bundesrepublik vom März 2018, dass die jetzige Bundesregierung sich dazu verpflichtet hat, einen Rahmen mitzugestalten, wie ein solcher Mindestlohn auf diesem Niveau des, ja, das ist eben die Frage, wie man das Niveau herstellt. Also Polen ist zum Beispiel sehr weit. Sie haben einen Mindestlohn hier, der liegt bei 47%, ist besser als in Deutschland. Also 47% des durchschnittlichen Lohnes. Das einzigste Land, was gegenwärtig die 60%-Marke erreicht, ist Frankreich. Das ist das einzigste Land. Aber es gibt Hoffnung für eine solche Strategie, weil wir haben in allen Ländern das System von Mindestnormen. Wir haben in 22 Ländern einen Mindestlohn. Und in den 6 anderen Ländern ist es auch so, dass es in der Regel sehr weit entwickelte Tarifsysteme gibt. Weil die Länder, die augenblicklich keinen
gesetzlichen Mindestlohn haben, das sind eigentlich viel weiterentwickelte Länder. Das sind die nordischen Länder, das ist Österreich und ist auch Italien, die recht gute Mindestnormen über Tarifverträge entwickelt haben. Und aufbauend auf dieser Idee der Mindestnorm könnte Europa auch eine zusätzliche Haltelinie entwickeln zu den nationalen Sozialstaaten. Weil die nationalen Sozialstaaten, die kann man nicht übertragen und das hängt wiederum mit dem System der Solidarität zusammen. Weil Solidarität setzt eine gewisse Nähe voraus, setzt eine gewisse Homogenität heraus, setzt eine gewisse Überschaubarkeit voraus. Also wenn die Volkswirtschaften zwischen Bulgarien und Luxemburg so unterschiedliche Leistungsfähigkeiten haben, dann wird man keine Umverteilung zwischen diesen Volkswirtschaften auf der sozialen Ebene hinbekommen. Man wird damit eher die nationalen Sozialstaaten schwächen. Und deshalb würde ich dafür plädieren, man muss die nationalen Sozialstaaten, so wie sie sind, die müssen sich weiterentwickeln und darüber hinaus muss es soziale Mindestnormen geben, um Sozialdumping zu verhindern, um deutlich zu machen, es gibt hier eine Verbindung zwischen den einzelnen Ländern. Ist natürlich nicht so einfach, weil die osteuropäischen Länder sagen zum Beispiel, wenn man so etwas macht, das behindert unsere Wettbewerbsfähigkeit. Weil damit haben wir schlechtere Chancen im Wettbewerb, weil wir wollen diesen Wettbewerb zulasten der Beschäftigten austragen. Da müsste eine Europäische Kommission, ein europäischer Rat sagen, genau das ist nicht das europäische Sozialmodell. Das europäische Sozialmodell kann nicht auf den Schultern der Beschäftigten sich entwickeln, sondern hier brauchen wir gewisse Mindestnormen und das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit muss dann über bessere Produkte, über bessere Technologien entwickelt werden. Und da ja die Mindestnormen sich an der Leistungsfähigkeit der einzelnen Volkswirtschaften orientieren, wäre es in diesem Sinne ja auch keine Benachteiligung von Volkswirtschaften, die noch nicht so entwickelt sind. Sondern es knüpft ja an die Leistungsfähigkeit der einzelnen Volkswirtschaften. Und dazu gehört natürlich nicht nur Mindestlohn, sondern auch die Grundsicherung. Das heißt also die Sozialhilfe, die das Existenzminimum beschreibt. Da wäre auch eine wichtige Aufgabe für die Europäische Union, hier stärkere Punkte zu verankern. Und die Europäische Union hat ja im Oktober 2017 mit dem europäischen Semester eine Entwicklung eingeschlagen, die etwas Anlass zur Hoffnung gibt. Weil man mit dem europäischen Semester der sozialen Rechte deutlich gemacht hat, dass zur Europäischen Union nicht nur die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zählt, sondern auch definierte Indikatoren sozialer Performance. Und diese Indikatoren sind auf 20 Indikatoren aufgelistet und systematisch transparent gemacht worden. Und im Zusammenhang mit dem europäischen Semester hat man auch erstmals eine Social Scoreboard-Karte entwickelt. Und das heißt, ein Ranking der Länder nach sozialer Qualität. Also inwiefern halten die einzelnen Länder soziale Standards ein. Und das ist, glaube ich, für die Kommunikation in den Nationalstaaten ein gutes Instrument zu zeigen, naja, wir sind unter den durchschnittlichen Normen der Europäischen Union. Und das sind ja Normen, das sind nicht absolute Werte. Und damit kann man dann auf der nationalen Ebene auch, glaube ich, gut für eine progressive Agenda werben. Und das ist die Grundlage für ein soziales Europa. Und der letzte Punkt, vielleicht der entscheidende ist, wenn es so ist, dass die Auseinandersetzung Arbeit-Kapital eine entscheidende Rolle spielt, dann ist natürlich auch die Frage, inwiefern ist die Europäische Union in der Lage, die großen Monopole, die großen Konzerne zu regulieren und gegen Facebook, gegen Amazon und all diese großen Konzerne auch entsprechende Positionen und Rechte einzuklagen und die auf Mindestnormen festzulegen. Und wenn Europa weiterkommen will als soziale Macht, dann braucht sie auch stärker in Zukunft das Instrument der Steuer. Das heißt, sie muss ein Stück weit mehr Staat werden, um selbst Steuern einzutreiben und auf dieser Grundlage dann zumindest in gewissen Bereichen dazu beizutragen, Infrastruktur zu fördern und auch soziale Rechte besser abzusichern.
To ostatnie pytanie do pana profesora Gavina Roya. Raz, że odniesienie się do tego i czy właśnie taka Europa standardów minimalnych to jest to, o co mogło być taką wizją mobilizującą. I też w kontekście doświadczenia, pańskiego doświadczenia Brexitu. Czy to jest coś, co może, nie wiem, czy porwać, ale spowodować, że ludzie pójdą, zagłosują, poprą określone siły polityczne? Taka Europa, o jakiej profesor? Nie wiem, jak to byłby Wielkie Brytanie, jeśli to pomogłoby te głosowanie przeciw Brexitowi, następne referendum i wybory, czy co. Ale ogólnie ja myślę, że to jest, jak mówiłem wcześniej, że te różnice, standardy socjalne, pensje, dochody i tak dalej, oni są to takim istotnym powodem, że są te problemy, ten wzrost nacjonalizmu, te konflikty społeczne są w Unii i tak dalej. Jak możemy wyjść z tej sytuacji? To jest takie, mi się wydaje, że mamy bardzo poważne problemy w Unii Europejskiej teraz, bo wszystko, co mówimy, że my chcemy iść na przykład to, gdzie jest ten standard, które są tak samo dla wszystkich w Unii, jeden polityka społeczna, podatki i tak dalej, to znaczy, że Unia Europejska musi iść w kierunku państwa federalnego, że musi być w istocie zwiększenie budżetu Unii Europejskiej, bo budżet Unii Europejskiego wynosi około mniej niż 1% PKB europejskiego. I widzimy, jakie są pozytywne efekty w Polsce. Widzieliśmy przez ostatnie 10 lat, jak Polska zmieniła się, w sensie te inwestycje, co były przez fundusze Unii Europejskiej w Polsce przez ostatnie 10 lat. I fakt, że Polska była do pewnego stopnia zielone wyspy i tak dalej, wiemy, że to cała propaganda, ale było to, że był ten zastrzyk pieniędzy, kapitał do Polski, na momencie, kiedy był ten spadek prywatnej inwestycji, że polski rząd mógł zwiększyć swoje inwestycje publiczne przez PO i PiS. I to jest nadal do dzisiaj. To pokaże, jak są możliwości do Unii Europejskiej. Jeśli mówimy o spójne polityki społeczne, ekonomiczne, ja myślę, że to zaczynamy, jakie są największe zagrożenia dla Polski, dla Europy teraz. I największe zagrożenie jest ocieplenie klimatyczne. To jest największy problem, co nie tylko Europa, ale cały świat. I wiemy to, bo często jest powtarzanie, że to nie jest wystarczy, że jeden rząd działa, oczywiście powinny i dać przykład i tak dalej, ale to nie jest wystarczające. Więc Unia Europejska jest okazja. Ale jest okazja tylko przez zwiększenie budżetu Unii Europejskiej gwałtownie, jak to 5-6%, coś takiego. I wtedy zacząć jakoś ogromna polityka inwestycyjna, taki europejski, tak New Green Deal. Tak jak proponują w Stanach Zjednoczonych, jak lewica proponuje, ale jak widzimy teraz, że w Chinach na przykład oni zaczynają inwestować w skalę odnawialne energii i tak dalej, jak w Europie nie robimy. I to jest może wizja dla Unii Europejskiej. I może przez to jest możliwe, że budować równocześnie system socjalny i że ludzie czują się, że oni są część jednolite tej Europy. Drugiej strony powiedziałabym, i może to jest, nie wiem, kontrowersyjne, ale mamy jeden projekt teraz o wizję Unii Europejskiej. No może dwie wizje. Jeden jest, że Unia idzie bardziej na nacjonalistyczną stronę i tak dalej. Drugi jest wizja Macrona. I Macron chce nieliberalną, oczywiście on mówi o pensji minimalnej, mówi o tym i takie rzeczy.
Ale ogólnie on ma bardzo nieliberalne wizje o przyszłości Unii. I związanie z tym, jeden z jego postulatów, na przykład, że powinna być polityka o utrzymanie straży granicy przeciw uchodźcom, budowanie nowe wojska europejskie. I co to znaczy? Jeśli budujemy nowe wojska europejskie, to znaczy możemy zapomnieć o socjalnej polityce, bo nie będzie pieniędzy za to. Budować europejskie wojska jest ogromne pieniądze budować takie nowe europejskie wojska. To znaczy, że taki pomysł o europejskie socjalne państwo, no możemy zapomnieć po prostu. Możemy zapomnieć o tym, że będziemy mieć jedną politykę przeciw ociepleniu klimatycznym i tak dalej. Więc dla mnie, taki wracając do jak zaczynałem, jest to, że potrzebny jest budżet Unii Europejskiej. Zwiększenie budżet, redystrybucji od najsilniejszych gospodarek do najsłabszych. Jak widzimy tę politykę wobec Polski. I że priorytetem powinno być walczenie ociepleniem globalnym. No dobrze. I to jest ten moment, kiedy oddajemy mikrofon Państwu. Szczegóły albo zupełnie inne tematy, których nie poruszyliśmy. Zapraszam. Zbieramy pytania i potem Państwo się odniosą. Ja sobie już kiedyś emeryt. Bardzo ciekawa zmiana poglądów. Wniosek wyciągam następujący, jeżeli błędny, to prosiłbym o skorygowanie. Jeżeli chcemy Europy sprawiedliwszej socjalnie i bardziej demokratycznej, to droga ku niej wiedzie przez Unię Europejską bardziej zintegrowaną, a nie zdecentralizowaną. Taka jak ona jest w tej chwili być nie może, więc teraz mamy ruch albo do przodu, czyli w kierunku dalszej integracji, albo dezintegracji w kierunku państw narodowych. Jeżeli się mylę, proszę o skorygowanie. Sprawa druga. Właściwie to bym zaczął od tą drugą sprawę, która jest według mnie ważniejsza od pytania do pana Reja. Otóż jestem pod wrażeniem wspaniałego filmu BBC pod tytułem Brexit. Bardzo dobry. Który nie mówi o samym Brexicie, ale na końcu stawia pytanie o przyszłość. O przyszłość. Czy przyszła polityka społeczna, czy też metody podejmowania decyzji politycznych będą oparte, jak dotychczas, na argumentach rzeczowych, obywatelskiej odpowiedzialności, czyli społeczeństwie obywatelskim, na twardych wskaźnikach, na przykład ekonomicznych, czy też przyszła polityka w Wielkiej Brytanii, a czytaj również gdzie indziej, oparta będzie na umiejętności wzniecania emocji i umiejętności sterowania tymi emocjami. Polska jest doskonałym przykładem tego, jak właśnie procedury demokratyczne zostają wykorzystane do... To stało się chorobą systemu demokratycznego. Znaczy one doprowadziły do władzy partię polityczną, która jest w istocie antydemokratyczna, ponieważ ona bazuje właśnie na, jej podstawą działania jest wzniecanie emocji i sterowanie tymi emocjami. Premier mówi wprost do narodu, naszym celem jest to, żebyście wy mieli święty spokój. Czyli nie, żebyście nie byli społeczeństwem obywatelskim, dali nam spokój w rządzeniu, byście pogłosowali tak, jak my chcemy. Niedawno widziałem reportaż telewizji polskiej, który strajków nauczycieli i długo żyje na świecie, ale takiej manipulacji rządowej nie widziałem. Mówię potem dlatego, żeby pokazać, do czego to prowadzi tradycyjny system demokratyczny. On sam sobie zafundował i kończę już konkluzją taką, że być może w kontekście tego, że coraz bardziej odsuwamy się od społeczeństwa demokratycznego, być może trzeba mówić nie o tym, jak zwiększyć demokrację w Unii Europejskiej, ale ją uratować. Dziękuję. Tak,
taka konstatacja mi przyszła, że chyba, aby mówić o demokratyzacji, to musimy najpierw porozmawiać o tym, czy państwa członkowskie są gotowe podzielić się z Europą kompetencjami, politykami, które same realizują, bo dopóki chyba tego nie zrobią, to nie będziemy mieli czego demokratyzować. I pytanie do państwa, czy widzicie państwo takie obszary, w których te państwa mogą ustąpić i oddać części swojej kompetencji. Tu była mowa o trzech sferach, o prawie pracy, o służbie zdrowia, o ochronie środowiska. Czy są jeszcze jakieś? I druga sprawa to taka, czy może nie jesteśmy jeszcze gotowi, ale może już powinniśmy o tym myśleć, żeby te formy demokracji szły również w kierunku demokracji bezpośredniej. Czy uważacie państwo, że to już jest ten czas, żeby o pewnych rzeczach w Europie nie decydował Trybunał i na przykład nie on wyznaczał normy i standardy, albo nie decydowała o tym Komisja, ale na przykład obywatele Europy, aby to oni stanowili prawo, które będziemy przyjmować jako pewne minima, jako pewne wspólne rozwiązania, może łatwiej wtedy będzie stosować, respektować i pobudzać to społeczeństwo demokratyczne również w wymiarze europejskim. Dobry, ja nazywam się Radosław Czarnecki, jestem przedstawicielem mediów. Dwa pytania. Pierwsze pytanie. Mówiono wiele o socjalu, tylko jest jedna rzecz. Pani doktor Dziemianowicz mówiła, że nie ma praktycznie różnic między prawicą a lewicą. Trzeba mówić jasno. Tu właśnie są różnice. Prawica daje ludziom socjal na zasadzie jałmużny. Jak to robił cały czas Kościół. Lewica ma walczyć o to, żeby upodmiotowić człowieka. I to jest główna różnica. I drugie pytanie, to głównie może do profesora Schröder i do Gavina. Czy nie jest czas, żeby wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się nie według kryteriów krajowych, ale żeby były normalne partie polityczne, lewicowe, ogólnoeuropejskie. Ja na przykład osobiście nie miałbym żadnych zastrzeżeń, żeby głosować na kogoś, kto jest lewicowcem. Ja jestem lewicowcem z Hiszpanii, z Niemiec, z Grecji, czy z Włoch, czy ze Szwecji. I może to jest główny krok, żeby podnieść rangę w ogóle Europy jako przyszłego jakiegoś jednego organizmu. Dziękuję. Ja chciałam dopytać o ten pomysł stworzenia mediów europejskich. Czy były przymiarki do takiego projektu? Jakby to mogło wyglądać? Przez kogo by było finansowane, prowadzone? Bardzo dobrze, żeby faktycznie powstały i media, i radio, telewizja i radio. Jeszcze tutaj mamy głos. Wojciech Rublewski. Ja chciałem dorzucić jeszcze jeden wymiar do państwa, do naszych rozważań. Mianowicie oprócz tego według mnie najważniejszego wymiaru klimatycznego, tego co ja uważam za zagrożenie, a co pan Rej raczej postrzegał jako szansę, to drugi taki wymiar, drugie olbrzymie zagrożenie według mnie to jest demografia. Europa się starzeje i musimy. Mam wrażenie, że jesteśmy tacy trochę za bardzo wyluzowani. Wydaje nam się wszystkim, że mamy bardzo dużo możliwości wyboru, tylko problem co wybrać. Ja uważam, że mamy bardzo wąski wybór. Musimy stawić czoła tym dwóm zagrożeniom. I każde rozwiązanie proponowane musi moim zdaniem brać pod uwagę, jak będzie ono wpływało na nasz stosunek do tych zagrożeń. To mamy 8 pytań i proponuję, że każdy z państwa po prostu wybierze te kwestie, do których będzie się odnosił. To przypomnę. W pierwszym chodziło o to, czy Unia ma być bardziej że powinna być bardziej zintegrowana, a nie bardziej zdecentralizowana. Że nie rozmawiamy już o tym, jak nie powinniśmy rozmawiać o tym, jak zwiększyć demokrację w Unii Europejskiej, ale w ogóle jak uratować demokrację. Padło pytanie o to, czy są takie obszary, w których państwa członkowskie mogłyby oddać więcej swoich kompetencji Unii Europejskiej.
czy demokracja bezpośrednia nie byłaby tu rozwiązaniem, tak żeby te obywatele stanowili prawo, a nie na przykład Komisja Europejska. Pan zwrócił uwagę, że jednak jest poważna różnica między lewicą a prawicą. Padło pytanie o wybory do Parlamentu Europejskiego, o to, czy nie powinniśmy stworzyć ogólnoeuropejskich partii, czy to nie zwiększyłoby więzi z Europą, z Unią Europejską. Jak stworzyć media europejskie, jak one w ogóle miałyby wyglądać, jak miałyby być finansowane. No i pytanie o demografię, czy to nie jest drugie takie największe wyzwanie, które właściwie wiele rozważań stawia pod znakiem zapytania. No może zacznę od tej strony. Dobrze, od pana profesora Gawinera. Dobrze, dziękuję. Jeśli jest pytanie, czy Europy powinny być bardziej integrowane, czy dezintegrowane, to zależy, bo na przykład kiedy ten trojka i Unia Europejska, część tego, wymusili, że Grecja musi prowadzić politykę austerity wobec demokratycznych decyzji ludzi w Grecji, ja jestem za bardziej dezintegrację Unii Europejskiej, bo to jest, nie chcę, że instytucje Unii Europejskiej wymuszą ludzi prowadzić taką nieliberalną politykę, ale ogólnie ja jestem za integrację Unii Europejskiej, ale to zależy jak. Nie jestem za integracją europejską, tylko ja jakaś zasada, a abstrakcyjnie ja jestem za to. Nie wiem, czy jest dobrze, czy źle. To jest dobrze, że jeśli idzie kierunek, co myślę, że jest pozytywne. I pan mówi o Brexicie, to jest świetny film ten Brexit. To jest bardzo, ja polecam, to jest bardzo dobry film fabularny o tę kampanię referendum. Niepokojący ten film, ale bardzo dobry. I to jest tak prawda, jak pan mówi, że to jest jak partii można korzystać emocje. Bo dlaczego było referendum w Wielkiej Brytanii o sprawie Brexitu? To nie była sprawa, co wcześniej była ważna dla ludzi. Jeśli patrzeć na sondażach, jakie są najważniejsze sprawy w tym czasie, w Unii Europejskiej zawsze były jakieś 8., 10. miejscu, nie były ważne. Dlatego był referendum, bo był konflikt w partii konserwatywnej i był przed wyborami w roku 2015 i aby rozwiązać ich problemy, oni decydowali iść do referendum. To była decyzja oczywiście ten premier Cameron, co ja myślę, że jest najbardziej nieodpowiedzialnym politykiem ostatnich, nie wiem, ile lat. Możemy myśleć jakieś liczby. I to był, więc oni korzystali, to nie było, że w Wielkiej Brytanii wtedy to była fara, demonstracje, przeciw Unii, my chcemy wejść do Unii, nie lubimy Unii. Nie było, ludzie ogólnie były obojętne wobec Unii. Były te atmosfery antyimigracyjne, ale jak w innych krajach europejskich. Dlatego, że no, to był ten zwrot w prawą stronę. Ale to było kompletnie korzystane przez polityków, aby utrzymać władzę. I dlaczego teraz nie mamy rozwiązania? Dlaczego nie mamy deal? Dlatego, że partia konserwatywna, partia rządząca jest podzielona. I to nadal jesteśmy w tym pułapie. I według mnie powinny być wybory parlamentarne, aby partia pracy mogły wygrać i Jeremy Corbyn mógł być premierem, ale to jest inna sprawa. A przepraszam, jaka jest pańska odpowiedź na to główne pytanie, które zostało postawione w tym filmie? Jaka będzie przyszłość dla polityki? Oni mieli wizję. Oni mieli wizję, że będzie bardziej demokratyczne, że będziemy wrócić władzę do ludzi, do społeczeństwa. To było kłamstwo. Ale oni przekonali ludzi, że oni mogą robić to. Unia Europejska, ta polityka europejska, oni nie byli w stanie to robić. Ten kampanię za Remain, za pozostaniem w Unii Europejskiej, oni mieli bardzo tylko ogólnie abstrakcyjne hasło, że lepiej jest być w Unii, Unii jest fajnie i tak dalej. Więc takie wizje nie były. Wizje były strony takiej Brexitu. Jeśli chodzi o bezpośrednie demokracje, ja muszę przyznać, że ja mam trochę fobię wobec referendum teraz.
Więc ja nie jestem zupełnie przeciw, ale muszę przyznać, że iść ostrożnie, jeśli chodzi o referendach, bo konsekwencje może być bardzo trudne. Ale może tak, jestem, jeśli są możliwości, tak, ja nie jestem ekspertem tak sfery, ale jestem za. Wybory, ja zgadzam się, nie wiem kto to mówi, ta Radek chyba. Ja myślę, że jest bardzo szkoda, że myślę, że jest trudno wyobrazić, że mogą być taka reguły Unii Europejskiej. Myślę, że jest szkoda, że lewicy nie idzie tę drogę. Bo jesteśmy w sytuacji europejskiej teraz, jest bardzo, bardzo poważny, jeśli chodzi o słabość lewicy w wielu krajach. I że lewicy nie mogły, różne nurty, te socjodemokratyczne nurty i też tym bardziej takie lewicowe, socjalistyczne nurty w Unii Europejskiej, że nie mogli zjednoczyć i mieć jedną lewicową Unię Europejską listę. Wiem, że to jest taka utopia, jeśli chodzi o lewicę, bo lewica musi być podzielona, bo jest nasze, tak nie wiem, to jest nasze skórze, że musimy być podzielone. Ale takie sytuacje, takie zagrożenie za nami teraz, to jest bardzo szkoda. Ja mam nadzieję, że może za 5 lat to mogłoby iść i ten kierunek, bo to jest bardzo dobre, to nawet pokazać, że jesteśmy inaczej. Jesteśmy inaczej do prawicy, że to nie jest ważne, z którego kraju jesteś. I lewice, to był bardzo dobry krok, ale jak iść tam, ja nie wiem. Doktor Agnieszka Zimanowicz. Dobrze, znaczy ja na to pytanie, czy ta Europa bardziej demokratyczna, przede wszystkim bardziej socjalna, możliwa jest do osiągnięcia tylko jeśli będzie bardziej zjednoczona, jeżeli będzie szła w kierunku takiego federalizmu, odpowiadam w zasadzie twierdząco, tak? Przy czym oczywiście też z tym zastrzeżeniem, że kiedy myślę o silniejszej integracji, to mam na myśli raczej mechanizmy koordynacyjne, raczej określanie właśnie minimalnych standardów. Nie chodzi o przeniesienie jeden do jeden modelu państwowości, nawet w tym wymiarze socjalnym, co po prostu zaproponowanie pewnych mechanizmów i polityk bardziej skoordynowanych, bardziej spójnościowych. I w zasadzie nie bardzo widzę inną drogę dla budowania socjalnej Europy, ponieważ no taka droga budowania polityki socjalnej na poziomie poszczególnych krajów jest, no albo natrafia na ograniczenia, albo jest po prostu realizowana, tak jak Pan tutaj zwrócił uwagę, przez środowiska prawicowe w sensie takim instrumentalnym, wybiórczym, doraźnym, więc nie jest to naprawdę budowanie takiego modelu socjalnego. Jeżeli chodzi o ten, też się pozwolę odnieść do tego filmu, bo również go widziałam i również go bardzo serdecznie polecam. Moim zdaniem to jest przede wszystkim film o tym, jak skuteczna może być polityka dezinformacyjna i kampania dezinformacyjna. I to jest w ogóle problem, który zdecydowanie wykracza poza sytuację związaną z Brexitem. To jest w ogóle jedno z najpoważniejszych wyzwań, z którym będziemy, jakby Europa musi się mierzyć. I teraz jest bardzo wielu różnych środowiskach, toczą się debaty, co robić, tak, z polityką dezinformacyjną, z fake newsami, tak. Ta strona postępowa, liberalna, demokratyczna, mam wrażenie, jest bardzo skupiona cały czas na modelu takiego fact-checkingu, który jest oczywiście bardzo potrzebny, ale to jest za mało, tak, to znaczy to moim zdaniem nie wystarczy, że pracuje w medium fact-checkingowym. To jest fantastyczna i potrzebna robota, natomiast problem polega na tym, że to jakby adresatem jest poziom racjonalny, a nie emocjonalny. I to jest w ogóle, to jest potężna wojna, tak? Znaczy, to jest wojna informacyjna, która jakby pytanie, jak ją wygrać, jest oczywiście bardzo, bardzo trudne. Można udzielać takich cząstkowych odpowiedzi typu edukacja bardziej nastawiona na krytyczne myślenie, ale no to też za mało, tak, samą edukacją nie się tego nie zrobi. Myślę, że kwestia też europejskiej polityki bezpieczeństwa, możemy się spierać na temat tego, czy docelowo należy budować armię europejską, czy nie, ale polityka bezpieczeństwa, również bezpieczeństwa cyfrowego, bezpieczeństwa informacyjnego, to z całą pewnością jest istotny aspekt, którym taka Europa, która ma być socjalna i demokratyczna, absolutnie musi się zająć. I trzecia kwestia to kwestia kontroli technologicznej, tak? Czy znowu regulacji, czy to wielkich korporacji. O tym w ogóle, o tym
w ogóle nie rozmawiamy, ale to jest pieśń wcale niedalekiej przyszłości, w jaki sposób radzić sobie ma Unia Europejska i znowu tylko jako całość, bo tego się nie da po prostu sumą działań poszczególnych państwów, z wyzwaniami związanymi z postępem technologicznym, z automatyzacją, ale też z pewną kontrolą znowu prywatną, tak czy korporacyjną nad tymi nowymi technologiami informacyjnymi, w jaki sposób tutaj to regulować. To się z kolei wiąże tutaj z pytaniem o demokrację bezpośrednią. To znaczy demokracja bezpośrednia z pewnością, znaczy nie należy z tego narzędzia rezygnować, ale żeby odpowiedzialnie powiedzieć, że jest to moment, w którym należy po te narzędzia sięgnąć, no trzeba mieć w zanadrzu te mechanizmy polityki bezpieczeństwa. To znaczy, bo demokracja bezpośrednia jest szczególnie narażona na manipulacje, jest szczególnie narażona na dezinformację i po prostu może stać się narzędziem w rękach, no tak jak się stało, tak? Narzędziem w rękach absolutnie niedemokratycznych sił. Jeśli chodzi o to pytanie, jakie obszary mogłyby być oddane, tak? czy to jest oczywiście pole do dyskusji, ale znowu ja myślę, że mówimy tak naprawdę o dwóch rodzajach przekazania kompetencji, ale nie tyle pozbawienia się ich, co jakby po pierwsze pewnej zgody właśnie na przyjęcie ogólnoeuropejskich standardów minimalnych, tak? I jakieś takich respektowanie i przestrzeganie, a po drugie określenie takich obszarów, no, których po prostu nie da się realizować bez zintegrowanej współpracy. Była tutaj wspomniana walka ze zmianami klimatycznymi, ze skutkami ocieplenia klimatu. Nie da się tego wyzwania podjąć bez bardzo silnej i skoordynowanej współpracy. Jeżeli mielibyśmy walczyć z rajami podatkowymi, z kontrolą nad korporacjami, to też żadna jedna Polska, Portugalia czy Luksemburg się z tym nie upora. Więc to są takie wymiary, albo standardy, albo po prostu konieczna współpraca. Ja w żadnym momencie nie chciałam powiedzieć, jeżeli powiedziałam, to przepraszam, ale wydaje mi się, że nie ma różnicy między lewicą a prawicą. Z całą pewnością jest i ja ją wyraźnie widzę. To, na co chciałam zwrócić uwagę, to na to, że w sporach, które trawią w tej chwili Europę, ten podział nie jest tak oczywisty, to znaczy nie można powiedzieć, że oś sporu między środowiskami prointegracyjnymi, proeuropejskimi i eurosceptycznymi przepływa po linii lewica-prawica, bo nie, tak? Znaczy, bo środowiska lewicy europejskiej również ponoszą pewną odpowiedzialność za pewną krytykę, czy słabość, czy taką krytykę projektu europejskiego, oczywiście z zupełnie innych powodów, tak? Nie z motywacji rasistowskich czy nacjonalistycznych, tylko ze względu na przykład krytykę, taką zaawansowaną krytykę neoliberalizmu. Z mojej perspektywy to, że Unia Europejska taka, jaka jest dzisiaj, jest niewystarczająca, jest zła, znaczy ma wady, które należałoby skorygować albo nawet radykalnie zmienić, to nie jest jeszcze powód, żeby z tego projektu rezygnować. O to mi tylko chodziło, kiedy mówiłam o tym, że nie zawsze to jest takie proste rozróżnienie. Jeżeli jeszcze chodzi o to, co tu miałam, media europejskie. To jest, myślę, bardziej pytanie do pani redaktor, czy takie próby jakoś były podejmowane. Ja nie znam takich prób, to znaczy nie znam takich prób na poziomie naprawdę ogólnoeuropejskim. Znam wiele inicjatyw oddolnych, takiego sieciowania organizacji, które pełnią trochę rolę organizacji pozarządowych, a trochę starają się budować tą sferę debaty publicznej na tematy ogólnoeuropejskie, ponadnarodowe. No tylko to jest, tak jak mówię, w sferze jakichś takich działań oddolnych. To, na co chciałam zwrócić uwagę, to pewna diagnoza tego braku, tak? To znaczy ja po prostu uważam, że jakaś forma debaty ogólnoeuropejskiej jest niezbędna, jeżeli na serio chcemy mówić o budowaniu europejskiego społeczeństwa, bo to jest obok edukacji, obok instytucji, obok regulacji prawnych, po prostu bardzo ważny element, bez którego bardzo ciężko jest budować społeczeństwo obywatelskie. W jaki sposób miałoby to być zorganizowane? No myślę, że znowu, żeby nie stało się to narzędziem bardzo mocnym i niebezpiecznym, musiałoby to być w jakiś sposób rozproszony, być może właśnie wspierania tego rodzaju oddolnych inicjatyw i jakiegoś takiego sieciowania, ale ja nie mam tutaj pomysłów, tak? Tylko to jest raczej zwrócenie uwagi na to, że po prostu tego elementu nam brakuje. To wszystko. Dziękuję. I profesor Schroeder. Ja, vielen Dank. Es gibt ja auf der einen Seite die
wirklich sehr schwierige Lage Europas im Sinne, dass der Zusammenhalt Europas in Gefahr ist. Brexit, Katalanien, regionalistische Bewegungen, Rechtspopulismus als wirkliche Sprengsätze, die das europäische Modell, so wie es bisher sich entwickelt hat, in Frage stellen. Wir haben 7 Länder in Europa, in denen Rechtspopulisten an der Regierung beteiligt sind. Also nicht mehr nur eine Stimmungslage, sondern eine direkte Einflussnahme. Es gab in der letzten Woche ein Spitzentreffen in Italien, wo die großen rechtspopulistischen Kräfte die Muskeln haben spielen lassen und gesagt, wir werden jetzt gemeinsam voranschreiten. Also der Zusammenhalt ist gefährdet, Euroskeptizismus ist in die Politik auf der obersten Ebene eingezogen und auf der anderen Seite sind die großen Herausforderungen, die man vermutlich nur europäisch lösen kann. Also Europa macht 5% der Weltbevölkerung aus und die weitere Entwicklung wird so sein, in 20 Jahren vielleicht noch 3% der Weltbevölkerung. Das heißt also, wenn man die wesentlichen Fragen nicht gemeinsam hinbekommt, und das ist vermutlich Klima, das ist die Frage der Wirtschaftspolitik, der Industriepolitik, der Entwicklung eigener Standards, um in der internationalen Konkurrenz einen eigenen Standpunkt zu haben. Und das ist nicht einfach wie in der alten Welt der Montanunion, die Rohstoffe, sondern es ist natürlich sehr stark die Frage, wer beeinflusst die Welt im Sinne der Medien? Wer hat die Medien in der Welt in der Hand? Weil wir haben natürlich eine europäische Öffentlichkeit über CNN zum Beispiel. Also es gibt amerikanische Sender, die sowas wie eine europäische Öffentlichkeit herstellen, aber es gibt keine originär europäische Öffentlichkeit. Und insofern sind das Aufgaben, die man gemeinsam angehen muss und auch gemeinsam angehen kann. Und von der strategischen Seite bedeutet das ja, dass man jetzt nicht sagen kann, naja gut, weil der Prozess der Integration ins Stocken geraten ist und die Renationalisierung als große Bedrohung im Raum steht, dürfen wir jetzt nichts mehr tun. Sondern Demokratie ist ja immer Zustimmung erreichen und die Dinge gut voranbringen. Also man wird Demokratie nicht dadurch stabilisieren und weiterentwickeln, indem man nur emotionalisierte Zustimmung erreicht, sondern Demokratie wird nur eine Chance haben, wenn sie gleichzeitig auch Probleme löst. Und da muss man jetzt mal klären, was für Probleme kann Europa lösen, die die Nationalstaaten nicht alleine lösen können. Und in diesem Prozess muss man, glaube ich, lernen aus dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Ich bin strikt gegen direktdemokratische Elemente auf europäischer Ebene. Wir sollten uns da auch keine Naivitäten gönnen, weil es ist ganz klar, dass bei der Fähigkeit der Demagogen und der interessierten Kräfte Direktdemokratie heißt, dass es gegen vernünftige Lösungen eingesetzt wird. Und das Prinzip, was Europa stark gemacht hat, ist das der Deliberation, ist das der Komitologie. Das heißt also innerhalb der Expertengremien gute Lösungen vorbereiten. Damit aber gute Lösungen auch demokratische Lösungen sind, muss man sie auch diskutieren können, muss sie auch öffentlich prüfen können. Und das wird man wiederum stärker auf der nationalstaatlichen Ebene in Kooperation mit der europäischen Ebene. Das Schwergewicht wird vermutlich die nationalstaatliche Ebene sein. Ich hatte ja eingangs gesagt, wir haben eigentlich gar keine Europawahlen, wir haben nationale Wahlen. 200 Parteien versuchen ihr eigenes Ding zu machen, um für Europa, für sich selbst etwas rauszuholen. Aber man könnte natürlich schon sagen, wir versuchen stärker auch die Bündelung europäischer Agenturen europäischer Parteien anzustreben, um die nationalstaatliche Ebene zu ergänzen, nicht zu ersetzen, sondern zu ergänzen. Da meine ich, ist schon noch Luft nach oben. Also auf die strategische Ebene wieder zurückgebracht, man braucht Europa und muss Europa weiterentwickeln. Es kann nicht stehen bleiben, aber man muss die richtigen Dinge tun. Und die richtigen Dinge tun heißt, klarer herauszuarbeiten, was man gut machen kann, und klarer sehen, was man nicht machen sollte.
Und mit der Flüchtlingskrise hat man ja gesehen, wo die Grenzen liegen. Weil wenn Europa zum Sündenbock wird und die Leute das als Legitimation dafür nehmen, Renationalisierung zu fordern, dann ist das ein Papyrussieg. Also deshalb muss man schauen, dass man die Dinge tut, die Europa besser tun kann als die nationalen Agenturen und Regierungen. Das ist auf jeden Fall Klima, das ist die ganze Frage Industriepolitik. Wir hatten gerade jetzt wiederum ein Beispiel, wo durch die Europäische Kommission eine europäische Lösung verhindert worden ist, wo es um das Zusammengehen von Alstom und Siemens in der Entwicklung neuer Hersteller von Eisenbahnzügen ging. Das ist natürlich ein Problem. Wir brauchen schon große europäische Champions, die in der internationalen Landschaft mitspielen können. Weil wenn Europa keine eigenen Champions hat, keine eigenen Standards, dann werden sie gegenüber den Vereinigten Staaten und gegenüber China keine Chance haben. Also es geht nicht nur einfach um unsere Konflikte hier, aber gleichzeitig sind die Konflikte hier, die kulturellen, die identitären Konflikte, Hindernisse auf dem Weg, um ein gleichberechtigter Player in der Weltgesellschaft zu sein. Und deshalb muss Europa ja beide Dinge zusammenbringen. Einerseits die kulturelle Integration und die ökonomische und die soziale Integration. Und die kulturelle Integration ist ja nicht von ungefähr jetzt ein großes Problem geworden, weil Europa ja nicht nur die Expansion der Liberalisierung, Deregulierung und des Kapitalismus vorangebracht hat, sondern auch eine kulturelle Standardisierung, die von den einzelnen Nationen, von den Bürgergesellschaften abgelehnt wird. Und deshalb muss man gerade in der kulturellen Frage überlegen, ob man da nicht den nationalen, regionalen Räumen mehr Autonomie wiedergibt und weniger versucht, in diese Bereiche hinein zu regieren. Weil wenn das nicht gelingt, hat man zu viel Treibsand, zu viel Vetomacht und das wird das europäische Projekt verändern. Und da ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zwischen links und rechts. Weil Europa insgesamt ist ja ein technokratisches Projekt. Insofern könnte man sagen, Europa war immer schon der dritte Weg. Es ist weder konservativ noch links, sondern es ist eine technokratische Superstruktur. Und die Frage ist, ob man dieses Europa ein Stück weit stärker in die linke Richtung bringen kann, indem man Autonomie, Minderheitenschutz und Formen der Emanzipation zum Gegenstand macht, aber das mit einem realistischen Blick für die Weltgesellschaft. Und die Weltgesellschaft heißt, draußen vor unseren Türen passieren viel dynamischere Dinge als hier. Also wenn man die Alterung, die demografische Struktur sich anschaut, augenblicklich ist Europa auf 2,3 beschäftigte Einrentner, also 2,3 erwerbstätige Einrentner. In 50 Jahren wird auf einen Rentner 0,9 Erwerbstätige kommen. Das sieht in Afrika ganz anders aus, das ist ein ganz junger Kontinent, das sieht in China ganz anders aus und das sieht in den Vereinigten Staaten ganz anders aus. Das heißt also, man muss schon ein Interesse haben, wie man hier auch eine andere Demografie wieder herbekommen kann. Weil diese Demografie spricht für Erschöpfung, spricht für eine Schwierigkeit in der Weiterentwicklung dieses Kontinents, weil ein Kontinent muss auch und eine Gesellschaft muss von einer gewissen Dynamik, einer gewissen Spannung zwischen den Generationen leben. Und wenn das Mischungsverhältnis da stark in eine pathologische Richtung geht, dann scheint mir das keine gute Basis zu sein, um einen New Green Deal oder eine zukunftsorientierte Investitionspolitik hinzubekommen. Und deshalb nochmal am Ende, wir brauchen ein durchaus demokratisches Europa mit starken Nationalstaaten. Weil aus den Nationalstaaten wird, glaube ich, die Kraft für Europa gedeihen können. Aber die Nationalstaaten sind andere als die der Vergangenheit, weil sie müssen selbst auf Europa hin orientieren und müssen wissen, wo ihre Grenzen auch sind. Weil die Nationalstaaten können nicht mehr die Nationalstaaten des 19. oder 20. Jahrhunderts sein, sondern es müssen Nationalstaaten sein, die wiederum selbst wissen, gewisse Dinge können wir tun, aber viele Dinge können wir nicht mehr tun. Dafür brauchen wir
die anderen, dafür müssen wir uns koordinieren und dafür brauchen wir ein durchaus demokratisches, soziales Europa, was auch eine starke Wirtschaftskraft ist und was vor allen Dingen in den neuen Technologien auch seine Fundierung, seine Einbettung hat. Kończymy, tak? Bardzo dziękujemy za te różne perspektywy na jakoś jeden bardzo szeroko jeden pomysł. Ja Państwu bardzo dziękuję za przybycie, za ciekawe pytania. Bardzo dziękuję naszym panelistom za ciekawą wymianę opinii i przede wszystkim wielkie podziękowania dla moderatorki za wspaniały przebieg naszej rozmowy. Wydaje mi się, że to, co udało nam się osiągnąć podczas tej dzisiejszej dyskusji, a co wydaje mi się z deficytem debaty publicznej w Polsce, to jest spojrzenie na kwestię europejską nie z perspektywy krajowej, tylko z perspektywy europejskiej, bo wydaje mi się, że od początku naszej obecności, naszego kraju w Unii Europejskiej, polska debata publiczna jest przede wszystkim skupiona na pozycji naszego kraju w ramach Unii Europejskiej, natomiast w debacie publicznej brakuje perspektywy my jako Europejczycy, jakiej Europy chcemy. I wydaje mi się, że warto podkreślać, że stawką zbliżających się wyborów europejskich nie będzie to, czy Polska będzie w Unii Europejskiej, czy nie, bo nie o tym będzie decydować Parlament Europejski, tylko stawką będzie to, jaka będzie Europa i czy będzie ona bardziej demokratyczna i solidarna, i to jest właśnie moim zdaniem najważniejsza stawka tych wyborów. Serdecznie Państwu dziękuję. Nasze spotkanie zostało utrwalone, także zachęcam do przekazania informacji tym osobom, które nie mogły dzisiaj z nami być, że będzie nagranie filmowe. Wszystkie publikacje, które są wystawione, są do Państwa dyspozycji. Życzę Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia na kolejnych konferencjach i spotkaniach. I wielkie podziękowania oczywiście dla Panów tłumaczy, którzy jak zwykle profesjonalnie, bardzo, bardzo dziękujemy, profesjonalnie zapewnili nam tłumaczenia, aby to przebiegało sprawnie. Miłego wieczoru.